Cześć, witajcie, ja jestem Hudo, oto kolejny odcinek powrotu do chwały. Treningów dzisiaj nie mam, mecz trudny z liderem ligi, który ma aż 11 punktów przewagi. No i Milik też tutaj skonfrontuje się bezpośrednio też z napastnikiem przeciwników, który również ma 10 bramek, zobaczymy, który okaże się lepszy. I tak zwycięstwo tutaj nam niewiele da, no utrzyma, może umocni nas na drugiej pozycji, ale do pierwszej cały czas nam daleko, więc przechodzimy do tego meczu. Na razie automatycznie teraz się składem zajmiemy, tak lepiej. Co tu jest nie tak? Co tu było nie tak? On jest zmęczony. O nim też były komentarze, żeby go używać, ale jest zmęczony, to nie będziemy go na razie używać. Tak się zastanawiam, co my tu możemy jeszcze zmienić. Chyba nie ma co kombinować. Trzeba po prostu wyjść w jak najmocniejszym składzie na ten mecz, tak myślę, nie? Chyba tak, więc bez tutaj żadnych zmian. Ławka jest dobra. Chyba tak. Więc zaczynamy. Na wyjeździe niestety, może być ciężko. Dobrze, Milik sobie radzi na razie, świetny Jarek, Milik jeszcze jeden obraz ominięcia, Milik podaje do Fischera, Fischer w polu karnym, Fischer uderzenie, Fischer bramka, prowadzimy 1-0 na wyjeździe. Mecz na szczycie w sumie, lider z wiceliderem, no nie? Muszą być emocje, no i wicelider na razie obejmuje prowadzenie. Klasen do Milika, Milik będzie szansa na drugą bramkę, jest 2-0, fantastycznie Ajax i Milik zdobywa 11 bramkę i wychodzi na prowadzenie w tabeli strzelców. Swoją drogą tak mi się wydaje, że tutaj oni jeszcze nie mieli żadnej porażki, no i wszystko wskazuje na to, że właśnie mogą ją mieć, remisu chyba też jeszcze nie mieli. O nie, niebezpiecznie, będzie szansa dla rywali, ale strzał ponad bramką. Milik do wybiegającego Klasena. Klasen strzał, 3-0. Ajax niszczy na wyjeździe. I koniec pierwszej połowy. Ajax prowadzi 3-0 i ewidentnie pokazuje tu, że to oni powinni być mistrzem Holandii. No ale dobra, jeszcze jest druga połowa. Jakieś zmiany? Myślę, że Ødegaard niech sobie wejdzie. Czekajcie chwilę. I... Ebesilio. Jak słyszycie? Ebesilio. Tak się go podobno wymawia. Ebesilio. Niech będzie Ebesilio. Czemu nie wejdzie za Tielmansa? Albo za Bazura? Za Bazura. No i zaczynamy drugą połowę. Tielemans do Milika, Milik idzie po kolejną bramkę, Milik w polu karnym, już lewa noga, strzał, gol, 4-0, druga bramkarka Milika, Ajax się nie zatrzymuje. Fischer na skrzydle, Fischer wbiega w pole karne, podaje do Ødegaarda, ten strzela, gol, 5-0, co robi Ajax? To jest niesamowite po prostu. Gospodarze po prostu zdemolowani. Minuta doliczona, gospodarze przy piłce, ale już nic im z tego nie wychodzi, sędzia kończy. 5-0 wygrywa Ajax Amsterdam. No, chyba nie muszę tego komentować, prawda? Ajax zniszczył dzisiaj rywali. Wygrywając dużym wynikiem, Milik z dwoma bramkami, z zawodnikiem meczu i z dwoma asystami. Nawet myślałem, że asysta ma jedną, ale jednak dwie. Przechodzimy dalej, z kim nas czeka kolejny mecz? Czy to jest Liga Europy? Chyba jeszcze jeden mecz Ligi Europy nas czeka w fazie grupowej, nie? I tak, jest to mecz z Borussią Dortmund. Już dzisiaj. Jest to mecz ostatni, nie, przedostatni nawet, przedostatni. Ale myślę, że w tym meczu się rozstrzygnie to, kto awansuje z pierwszego, a kto z drugiego miejsca. A jak zgrał u siebie ten plus właśnie. Ostatnio trening wyglądał tak. Ale propozycja w komentarzach padła taka, że żeby zrobić tak, że raz jeden trening trenują obrońcy, drugi trening trenują pomocnicy i trzeci napastnicy, więc myślę, że to może być dobre.
Dlatego tak zrobimy. Zaraz sobie ustalę trening i widzimy się za chwilę. Dobra, tak wygląda trening obrońców. Dwóch bocznych, trzech środkowych, w tym Helik. Zaczynamy, niech trenują. Jak którejś formacji będzie mniej, zgadzam, że napastników będzie najmniej, to do którejś dołączymy bramkarza być może. No i dobra. To było na tyle z ich treningu. Lecimy dalej, mecz z Borussią Dortmund. Na wyjeździe na Signal Iduna Park udało nam się wywalczyć bezbramkowy remis. Teraz wydaje mi się, że jesteśmy w lepszej formie, patrząc na to, co pokazaliśmy w ostatnim meczu ligowym. Myślę, że możemy naprawdę tutaj wygrać. Tak więc przechodzimy dalej w tym spotkaniu. Myślę, że zwycięskiego składu się nie zmienia, więc zaczynamy. I Borussia na szczęście, Aubameyang nie trafia. Byli goście przed dużą szansą, ale na szczęście dla nas się nie udało. Dobre zagranie do Klasena, Klasen strzał, no i nie ma bramki nasza. Jest rzut karny! Jest rzut karny, faulował Mats Hummels. No i będzie szansa na objęcie w końcu prowadzenia, bo nie chcemy kolejnego bezbramkowego remisu z Borussią. To jest czerwona kartka dla Hummelsa. Borussia w osłabieniu, jest szansa. Ta czerwona kartka może nam zapewnić już pierwsze miejsce w grupie. Ale się okaże, czy rzut karny zostanie wykorzystany, czy Ajax pójdzie za ciosem, czy Ajax będzie w stanie wykorzystać swoją przewagę, czy Borussia będzie w stanie grać nadal dobrze bez przewagi. Arek Milik, strzał Arek Milik, bramka z karnego, 1-0 prowadzi Ajax Amsterdam u siebie na Amsterdam Arenie. Bazur, podanie do Milika, jednak sędzia kończy pierwszą połowę. Ajax już wykorzystywał przewagę, już wykorzystywał to, że Borussia ma mniej obrońców, no i mogli strzelić drugą bramkę, ale sędzia im nie pozwolił. No dobra, jeszcze jest druga połowa, może tam się coś uda. Myślę, że zastosujemy podobne zmiany jak w meczu ligowym, jednakże wejdzie później. Zaczynamy. Teraz drugą połowę. Zobaczymy, jak Borussia po przerwie, czy dostali jakieś rady od trenera, jakieś zmiany w ich szeregach, żeby jakoś sobie radzić w tym osłabieniu. Zobaczymy. I Borussia wyrównuje. No chyba dostali tak jakieś rady w szatni, bo już na początku drugiej połowy strzelają bramkę wyrównującą. Myślę, że przy tym remisie będą chcieli pozostać, dlatego teraz pójdą całkowicie do defensywy. Albo będą chcieli za ciosem i tutaj nam strzelić jeszcze jedną bramkę. No cóż, trochę wstyd, że z osobnym zespołem tracimy bramkę i możemy jeszcze przegrać albo zremisować. To powinno być zwycięstwo. No i jeszcze powalczymy, spokojnie, jeszcze jest czas. Milik do biegącego Fischera, widać te luki w obronie Borussii. Fischer strzał, gol, 2-1, Ajax odzyskuje prowadzenie. Ødegaard do Milika. Świetnie, Arek Milik, będzie szansa na drugą bramkę Polaka i jest 3-1. Ajax zdecydowanie zdenerwowany po tej straconej przez siebie bramce i właśnie teraz widzę, że mam za głośno mikrofon. Wybaczcie. W tych emocjach nie zwróciłem uwagi. Ale już przyciszę, no ostatnie 3 minuty filmu. No dobra, mikrofon przyciszony, mam nadzieję, że jest lepiej. Wybaczcie, nie zwróciłem uwagi. Ponieważ on się podgłasza, nie wiem, jakoś automatycznie jak włączam CS-a. No i CS-a jako, że ostatnio włączam dość rzadko, to no zapominam o tym, żeby go potem przyciszyć. I Borussia, dobrze blokujemy, ale Borussia nie odpuszcza, oni cały czas walczą. Bardzo się tym zmęczą, ale walczą. A jeszcze Milik i nic z tego. Ebeschillio do Ødegaarda, Ajax przed szansą na czwartą bramkę, Martin Ødegaard, gol! Pięknie, spokojnie to zrobił. Nie siłowo, ale technicznie, bramkarz oszukany, no i jest 4-1, Borussia pokonana, mamy pierwsze miejsce w grupie. Wątpię, że Borussia była w stanie strzelić jeszcze 3 bramki w 10 minut. Jeszcze w osłabieniu i przy tak grającym Ajaxie. 2 minuty doliczone, rzut za to dla Ajaxu, Borussia nie ma piłki, Ajax już na spokojnie. Myślę, że bez pośpiechu, chociaż może jeszcze jest Ødegaard, biegnie faulowany. Jeszcze rzut wolny dla Ajaxu w końcówce, będzie szansa na piątą bramkę.
Ajax rozpędzony. Jest w formie. Zobaczymy, czy jeszcze bramkę da radę zdobyć. Ebesilio! W pole karne strzał z główki. Ale nic z tego. Łapie spokojnie bramkarz. Dość słaby strzał. No i koniec. Ajax świętuje awans pierwszego miejsca. No bo już nikt nam nie ma prawa zagrozić. A z tego, co mi się wydaje, to Borussia może jeszcze nie mieć pewnego awansu. Zaraz sobie to zobaczymy. Możliwe, że tak będzie. Mają 8 punktów. Wszystko zależy od wyników innych meczów w grupie. Zaraz, zaraz to zobaczymy. Puchar Mistrzów, nie Euroliga. Szukamy siebie na pierwszym miejscu. Jesteśmy w grupie H. Borussia ma 8. No nie. Myślę, że patrząc na ten stosunek bramkowy przeciwników, to myślę, że jednak Borussia ma też pewny awans. Z drugiego miejsca, tak mi się wydaje. No dobra. Przechodzimy dalej. Tutaj krótsza przerwa. Myślę, że będzie trzeba coś pozmieniać w tym składzie. Bo myślę, że wszyscy nie wypoczęli, nie? Dokładnie. Przecież oni są na 7 miejscu, cholera. Delikatne zmiany tylko. Delikatne to znaczy... Sorry, Milik, ale... Ale rozpoczniesz mecz na ławce. Szynę rozpocznie w pierwszym składzie. Milik za Degarda, niech będzie. Boję się Helika trochę na symulację wpuszczać. Sorry, Fischer, ale niech on wejdzie. No i dobra, niech na razie pomocnicy zostaną, może w trakcie zejdą jak coś, no nie. Milik rozpoczyna mecz na ławce, trzeba odpoczywać. Należy mu się wolne, nie? Po tych ostatnich dobrych meczach. I ostatni mecz listopada chyba. Zobaczymy, czy się uda. Rozpoczęli, Ajax grał siebie. Mam nadzieję, że formę utrzyma, no nie? Bazur nawet dostał tylko żółtą kartkę. I jest Bazur, zdobywa bramkę. Świetnie. W 21 minucie Ajax obejmuje prowadzenie, ale jedno bramkę prowadzenia nie jest pewne, dlatego Tielemans je powiększa. No i teraz już jest bezpiecznie. Mało czasu. Riedewald, kontuzja. Niedobrze. Chociaż dobrze dla Helika, bo prawdopodobnie to on go zastąpi. Klasen powiększa, 3-0, wygrywamy. Jednak ta kontuzja mnie niepokoi. Zobaczymy, jak długa, bo Riedewald był w dobrej formie. Gdzie... Nie, to jest raport. Kontuzja na 7 tygodni. Dość długo. Dość długo. No ale dobra. Zróbmy sobie jeszcze trening. Teraz pomocnicy. Tak się zastanawiam. Mamy dużo tych pomocników takich, kurczę, ofensywnych. Chyba ten Van Beek też był w komentarzach. Nie to. Też był w komentarzach, że warto go wystawiać, trenować. Nuri. No kurde, tak ciężko tutaj z tymi treningami. Klasen też ma potencjał. Kurde. I co tu zrobić? Co tu zrobić? Spróbujmy tego trenować, bo nie, on też może grać na skrzydle. Nie wiem, czemu wszyscy mają mijanie przeciwników, po prostu tak mi jakoś pasuje, żeby mieli dobry dribbling. No, może teraz komuś zróbmy podania. I niech to będzie... Kto może mieć dobre podania? Komu się to... Bazur, o! Bazur... Niech ma podania. Gra w dziadka, ale ta z podaniami, nie ta. O, ta. Ale ona jest słaba. No to nie. Precyzyjne podania. Mistrzowskie podania. Gdzie one są? Stwarzanie szans. Tu są. No to też tak mało dodaje. Tylko dwie statystyki. A ten coś więcej jest do podań? Tak wszystko po dwa daje. Trochę lipa, no ale dobra, niech sobie potrenuje te mistrzowskie podania, może mu się przyda. Symuluj wszystkie. I... No jakoś poszło, Ebesilio sobie radzi, Tielemans również, niedługo Tielemansowi overall powinien wzrosnąć. I zobaczymy, czy jakieś rozwoje, bo jest miesiąc następny. Nie, chyba nie bardzo.
Milik wróci do składu, to po pierwsze. O, Milik się chyba rozwinął, czy nie? Ja nie wiem, ciągle widzę, że się Milik rozwinął. Właśnie nie rozwinął. Odegaard się rozwinął. Miał 70, to na pewno. Jakieś tu były zmiany. Tu jest... Dix jeszcze ma kontuzję. No kurde. Jeszcze kogoś ściągałem? Elgaziego ściągnąłem. O. I... Halik się rozwinął, świetnie. I on sobie wejdzie, tutaj wejdzie ten. Dix, jak długo ty masz tam kontuzję? Zaraz sobie musimy sprawdzić, zobaczymy czy jest sens w ogóle go zmieniać. Tu jest pewnie kontuzja na treningu, dokładnie. 3 miesiące, no ja pierdzielę. Kto może grać na lewej obronie? Bo wiem, że Halik może grać na prawej, a czy na lewej to raczej chyba nie. Poczekajcie. Nie. Van Rijn, nie. Tete, nie. On może grać. No i sobie pograsz. No taki sam overall. I powiem wam, że cholera ma... Nie, nie ma lepszych statystyk. Dix jest lepszy. No ale dobra. Kto... Jest tu, czekajcie, bo tu był Boljesen. O, a może Boljesen od początku. Taki typowy lewy obrońca. Czekajcie, porównamy ich. No, oczywiście, że Boljesen. Oczywiście, że on. I to tyle. Halik teraz będzie dostawał przez najbliższe 7 tygodni więcej szans. Kolejny mecz. Nie chcę prowadzić kadry w Wenezueli. Sorry. Dobra, w kwestii najbliższego meczu, ale jest to mecz na wyjeździe z klubem 12 miejsca. Myślę, że to można sobie już zagrać i tak sobie myślę, że mecz Ligi Mistrzów też można już przesymulować. W kolejnym, ale zobaczymy czy... Będzie u siebie czy nie? My tak to mamy na to wywalone, bo i tak już mam awans pierwszego miejsca. Zobaczymy, co jeszcze z tego wyjdzie, jeszcze pomyślimy. A to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.